Witam serdecznie. Wygląda na to, że zostały nam ostatnie dwa tygodnie karnawału, którego ostatni tydzień zacznie się od tłustego czwartku. Dawniej dzień ten był świętem związanym z odejściem zimy i zbliżaniem się wiosny, ale w tym roku to z tym odejściem zimy wygląda chyba tak sobie. Przyjdzie nam raczej w ten dzień marznąć, dlatego też może nieco tłuściejsze jedzenie tego dnia może nam się przydać do stworzenia stosownej warstwy izolacyjnej na swoim ciele. Co ciekawe, w Krakowie, być może są tu widzowie z Krakowa i to potwierdzą, tradycja tłustego czwartku wywodzi się od świętowania przez krakowskie przekupki śmierci niejakiego Cumbra, krakowskiego burmistrza, który to burmistrz był bardzo nieprzyjemny i surowy dla wspomnianych przekupek. Jego śmierć była więc potem tradycyjnie świętowana na krakowskim rynku. O ile wiem, jest to tylko taka legenda, ale być może ktoś wie nieco więcej na ten temat. Wtedy poprosiłbym o ewentualne sprostowanie w komentarzu. Bez względu na krążące legendy, to myślę, że tradycja tłustego czwartku utrzymuje się tak dobrze, bo po prostu trudno jest nie lubić pączków. Mają bowiem w sobie coś, co z niewiadomych przyczyn przyciąga każdego. A mianowicie są słodkie i tłuste. Trudno chyba o lepszą reklamę dla jakiegokolwiek produktu spożywczego. Jednak pamiętajcie, najważniejsze z wszystkiego jest różane nadzienie, którego dużą ilość w pączku sobie jak i Państwu życzę. A także dobrego humoru na koniec karnawału. Jak zwykle udanych zakupów w ulubionych sklepach i jak żeby nie, do usłyszenia.